Ze mną jest Marcel Włosik, lat 10, prowadzący czwartkowy program Poranek Echo 24, wylicytowany w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Miałeś tremy? Trochę tremy miałem, ale na szczęście pozytywnej i po prostu jest... ta trema była... Nie paraliżowała cię, tylko ci pomogła. Czy przygotowywałeś się do tego programu? Tak, wczoraj wieczorem i wczoraj po południu przygotowywałem pytania do moich gości. A już teraz łączymy się z naszą reporterką Klaudią Nawrocką, która znajduje się na lodowisku przy ulicy Wejherowskiej. Ale mimo to były jakieś momenty zaskakujące, coś, z czym sobie mogłeś nie radzić? Najtrudniejszym momentem wydaje mi się, że było, żeby przedstawić aktorów Karolinę Rachwał i tego Mikołaja Białacha, ponieważ trochę mi się zapomniało i to mnie trochę zestresowało. Ale przypomniałeś sobie? Tak, przypomniałem sobie w końcu. No bo najważniejsze to umieć wybrnąć, czyli poradziłeś sobie jak zawodowiec. Czy mieliście szkolenia policyjne, żeby wiedzieć, jak grać policjantów? Czy lubicie grane przez siebie postacie w serialu? Bardzo lubię, podziwiam te dziewczyny za wiele aspektów, których sama nie posiadam. Może czegoś się od niej nauczę przez te już prawie 2 sezony. Ja również lubię swoją postać. Powtarzam to po raz kolejny chyba, że troszeczkę Mikołaj Białach przypomina Mariusza Węgłowskiego, więc jak najbardziej ta postać mi odpowiada. Lubię ją po prostu. Przypomnijmy, że Marcel jest uczniem szkoły podstawowej numer 82 klasy 4B. Dobrze? Nie pomyliłem się? Nie. Dobrze. Pozdrawiamy tę szkołę. No, tak jest, pozdrawiamy tę szkołę. Co zadecydowało, że wziąłeś udział w tej licytacji? To, że lubię tą telewizję i bardzo chciałem pomóc Wielkiej Orkiestrze. Byłeś tutaj w studiu, oglądałeś. Co ci się najbardziej podobało w całym tym naszym, no bo nie tylko studio, cała telewizja? Podobały mi się wszystkie te miejsca. Najbardziej mi się podobało to małe studio, tam gdzie się robią informacje, pogoda i rozmowy. I mi się też bardzo podobała ta reżyserka i serwerownia. Na poranku i z Klaudią się tak, na przykład. Gratuluję prowadzenia programu i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Przypomnę, że moim rozmówcą był Marcel Włosik, 10-letni, prowadzący czwartkowy program Poranek Echo 24.